Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz dla Was relacjonuje, co się dzieje w Narodowym Centrum Sportu. Jesteśmy w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, przepraszam bardzo. Zresztą tam piszę, to Wam pokażę. O góry. O. A tutaj jest, no jak widać, pełno młodzieży. I oni tutaj ćwiczą na tych jachtach, znaczy na żaglowych. I zaraz się dowiemy, o co tu chodzi, bo ruch w interesie jest. Tamci dopływają do kei, pełno motorówek. No tak wygląda marina w Narodowym Centrum Żeglarstwa. To będzie odprawa jeszcze, czekać. Widzimy, że jest odprawa. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz. No, róbcie swoje. Patryk. Patryk, czekamy teraz. Patryk, o, tutaj jeden wiąże tutaj liny. To tak, mamy 2-4 siedemki, 4 radiale. Tak, na początku wyjdziemy, zrobimy tylko śledzika na wisełce. Jak wszyscy dopłyną, to ustawiam od razu start. Coś tam się dzieje. Spadł jeden pakunek, taki duży. Jak wszyscy będą już, to ustawiam start. Jedziemy halsóweczkę na zewnątrz. Będą zadania, tak? Jeden gwizdek zwrotny, tak? Dwa gwizdki rufa, trzy gwizdki kółeczko. Wyjedziemy na zewnątrz. Na początku pojedziemy sobie start z bramy. Przemek otworzy. I wyhalsujemy się do góry, popracujemy sobie na fali, po prostu będzie halsówka, bez żadnych tam zadań, luźna, tak? Dzisiaj chciałbym poćwiczyć trochę więcej startów, dlatego jak wypłyniemy trochę dalej w morze, to ustawimy start i poćwiczymy na początku starty. Pierwsze będą, procedura będzie 2 minuty, minuta i start. To będzie pierwsza sekwencja, a później porobimy starty jeszcze z niespodzianki. Czyli 2 minuty będzie sygnał i później od minuty w każdym momencie może być puszczony start. Czyli trzeba już stać ciągle na pierwszej linii startu i być gotowym do rozpędzenia łódki, tak żeby na prędkości wystartować. Na koniec dwa dłuższe wyścigi i wracamy. Mamy mało czasu, także sprężajcie się. Mamy 4 godziny tak naprawdę. Może trochę dłużej zostanie. Także schodzimy już na wodę, bo zobaczcie, już teraz kolejne łódki przypływają i nam zablokują slip. Jazda. To działa, to działa. Panie instruktorze, dwa słowa dla Polskiej Telewizji Narodowej. Długo pan już uczy tą młodzież? W sumie lasera pierwszy sezon trenuję, wcześniej optymisty trenowałem. Dobrze, a jak to wygląda z tą młodością? Jest, można się porozumieć, czy są knobni? Jak to wygląda? No, z językami różnie jest, no ale... Różnie jest, a daje pan radę? Chętni są do pracy i to jest najważniejsze, mają z tego przyjemność i zabawę i lubią to po prostu. Jak młodzież się garnie do tego sportu, do żeglarstwa? Jest duże zainteresowanie, czy są chętni, którzy nie mogą wziąć udziału, bo nie ma miejsc dla nich? Jak to wygląda u Was? Na razie jest dużo chętnych i mamy tutaj dużą, akurat tutaj w Narodowym Centrum Żeglarstwa mamy dużą bazę sprzętową i... Czyli nie ma takich... Możemy jeszcze przyjąć więcej zawodników. Czyli macie wolne jeszcze miejsca, mogą tutaj ćwiczyć i trenować tak. Z Wami. I na optymistach jest duża sekcja i na laserach już jest... No tak, ja tu na wiosnę tych optymistów filmowałem, nawet jest w takiej folderze Górki Zachodnie w Pomorskiej Telewizji Narodowej. Zapraszam. Ten film też tam się znajdzie. Wszystkiego dobrego. Super. Pozdrawiam. Teraz jachty klasy 70 przypływają. A te przezroczyste to jaka to jest klasa? 29er. Jak? 29R. Ile tam to widać ma u góry nazwa. Ile to ma powierzchni żagla? Trzeba się zapytać już tutaj zawodników. Aha. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Ile metrów żagla ta łódka ma? Nie wiem. Nie wiesz, a ty wiesz? Nie wiem. Kto wie, ile metrów ta łódka ma żagla? Dużo. Powierzchni? Nie, dużo to nie jest 16. Dokładnie. Ile? 16 ma? To taki przezroczysty żagiel, tak? A on się nie drze?
Nie, no znaczy trochę. Długo pływasz na tej łódce? 2 lata. Jak masz na imię? Mateusz. Mateusz, 2 lata w Narodowym Centrum Sportu? Nie, w Pikapie w Gdyni. A, to Gdynia, to ma tak. Tutaj też swoje łódki? Znaczy, przyjechaliśmy tutaj na zgrupowanie Mistrzostwa Polski. Czyli wy tutaj trenujecie jako co, młodziki, juniory? Juniory. Juniory. Junior jesteś? Ojej, bo tu woda podchodzi. Jak tu mówią, slipują jednostki, więc tutaj się trochę obcina. Więc widać, tutaj z Gdyni przypłynęli. Wyciągają na takich wózkach specjalnych. Takie wózki biorą i wyciągają na takich dwukołowcach, można powiedzieć. I teraz tam. Mamy zgrupowanie na Mistrzostwa Polski, prawda? Tak to wygląda. Tam mamy straż graniczną obok. No. I tak to wygląda, to są motorówki. No, ruch jest i sezon dalej trwa żeglarski. Jeszcze. Jedni wychodzą z wody, drudzy wychodzą na wodę i tak to leci. Tam coraz więcej się przypływa tych łódek. No to z Gdyni są, to na Mistrzostwa Polski przyjechali. O, proszę bardzo. A kiedy te Mistrzostwa Polski będą? W piątek. No, jak się dowiedziałem, w piątek odbędą się Mistrzostwa Polski tutaj juniorów. I dlatego tak wszystko tutaj ćwiczy intensywnie ta młodzież. No, tu jeden to nawet próbuje nogą się zaprzeć o brzeg, tak płynie z tą nogą do przodu. To pewnie instruktor. No, on ma swoje metody wypracowane, żeby o keję się odbić. Albo od razu szybko wyskoczy na keję tą suchą nogą. No proszę, tak to wygląda. Tak to wygląda tutaj. O, tutaj przypłynęła motorówka. Witam pana, Pomorska Telewizja Narodowa. Skąd pan przypłynął? Z Zatoki. I co pan tam, to młodzież pilnuje? Tak, asekuruje. Asekuruje pan, żeby niech się nie utopił? Tak jest, jak najbardziej. A przewracają się żaglówki czasami? Przy tej sile wiatru nie. Przy tej sile wiatru nie, a dzisiaj jest dobry wiatr. Nie za mocny, tam raz. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Czołem. Jak tam dzisiaj wszystko bez wypadków? Bez wypadków, pozytywnie. Czyli pan tam asekurował i było wszystko ok? Tak. Jasne. I tak codziennie pan tak pływa? Codziennie. Przygotowujemy się do Mistrzostw Polski. No właśnie słyszałem, że w piątek mają być, tak? Jest. No to przyjdziemy pewnie w piątek pofilmować was. Bardzo proszę, zapraszam. Mamy dużo motorówek. Widać tutaj zgrupowanie, duże sprzętu i zawodników. Więc Mistrzostwa Polski juniorów pewnie, tak? Ale juniorów Mistrzostwa Polski będą, czy to będzie inna klasa też? Juniorów, czy sama młodzież. Rozumiem. No to piękna pogoda i piękne warunki do treningu. Do treningu dzisiaj. No łódki tam już jadą do hangaru. A tu jest paszek team, motorówka i łódki. A wy dokąd się wybieracie tą przyczepą? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Ładujecie łódki, widzę, i jedziecie gdzieś w plener? Dokąd płyniesz, młodzieńcze? Do Gdyni, aha. A byście startowali w tych Mistrzostwach Polski teraz w piątek, czy nie? No, juniorzy mają Mistrzostwa Polski. Ale ostatni weekend sierpnia były. A teraz będą następne. Ale chyba do lat 5. Tutaj przykręcają, dokręcają śruby. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. I jak tam te łódki nie spadną po drodze? Dojadą do miejsca przeznaczenia. O proszę, tutaj się pakuje w pokrowce. No, pokrowce są potrzebne. Maszty mają pokrowce. Kadłuby mają pokrowce. Wszystko w pokrowcu jest. A ta łódka dużo wody ma. A pan jeszcze dolewa, proszę pana, tej wody. Dlaczego pan dolewa wody do tej łódki? Słona jest? Nie. Czyli pan z tej soli płucze. No. Aha, bo pan był na zatoce, tak? Czy tutaj pan pływał? I będzie pan startował w tych Mistrzostwach Polski juniorów teraz? Będę. Piątek. A pan już miał jakieś osiągnięcia? Startował pan gdzieś? Ja startowałem. I jaki sposób? Ile było? Co było? Były Mistrzostwa Polski. No tak, ale jakie osiągnięcia, pytam się. Jakie? No, jak masz na imię? No, Jakub Paterman. Aha. Długo pływasz?
No, 8 lat. 8 lat już pływasz, no. A ile masz wiosen? Ile mam wiosen? No. 18. Ostatni sezon na tej łódce. Aha, jako linio. Rok nie pływałem, miałem przerwę. Tak, ale w ogóle... pływałem z taką bardzo dobrą sterniczką. Sterniczką? Tak, sterniczką. To, i dobrze sterowała. Było, żeby nie było, dziewczyny też dobrze sterowały. No, dobrze pływałem, no pewnie, że nie. Co, no mieliśmy parę osiągnięć. Prawie dostaliśmy się na ISAF. Jeden punkt przegraliśmy. Mów po polsku, bo nie wszyscy znają te nazwy angielskie. Na międzynarodowe mistrzostwa... Międzynarodowe mistrzostwa, czego to było? Gdzie to było? W Portugalii. W Portugalii. Tawirze. Aha, jak port? Tawira. 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 No, fajnie. A, i tam jakie osiągnięcie było? Nie było. Było jakieś osiągnięcie, ale startowaliście. Chwilę oni startowaliśmy, złota grupa. Nie, dla mnie. Jak mówił Pierre de Coubertin, znany działacz olimpijski, nie liczy się kto wygra, liczy się uczestnictwo. Ba. No to życzę sukcesów, pewnie wpadniemy z kamerą na ten czas na Polski jeziorów. Ahoj. Ahoj. Tak to wygląda. Jesteśmy dalej w marinie. I tutaj, no jak widać, ruch w interesie, to dużo łódek już też, no dużo to nie, dużo jest na wodzie. Natomiast trochę już zostało wyslipowanych. Carnelius Sea Ems już są na lądzie. Już, bo to potem trzeba oskrobać, wyczyścić i pomalować linię, tą podwodną linię pomalować, tak? I tak to się robi, na tutaj takie rzeczy się dzieją. No. I tak to leciało. I tak to leciało. No, i tak to tutaj jest. No tutaj trochę spokojniej, bo tu już nie ma tych tyle zawodników. Ale za to dużo jachtów stoi. Jak widać, Centrum Narodowe Centrum Żeglarstwa ma no dużo jednostek pływających u siebie. Pozdrawiam z Gdańska, Górki Zachodnie, Narodowe Centrum Żeglarstwa Sławomir Ziębiński. W piątek są już Mistrzostwa Polski Juniorów. Zapraszamy do Górek Zachodnich w Gdańsku. Ahoj!